Siemano, mamy przełom listopada i grudnia, końcówka sezonu, końcówka roku, można powiedzieć taka granica sezonów. Nie da się wejść na lód, a taka pokrywa, bardzo cienka pokrywa lodowa, odcina nam całkowicie spinning czy spławik. Jest to taka granica sezonów, jest bardzo trudna dla wędkarzy, ponieważ nie wiadomo, gdzie się wybrać tak naprawdę. Na lód nie ma szans wejść na 2-3 cm, jest to zbyt kruche, zbyt przypałowe. Całkowicie wędkarstwo podlodowe póki co odpada, ale taka pokrywa też na małych wodach stojących całkowicie odcina nam dojście. Nie da się ani iść na spinning, ani na spławik. Teraz na rzekach żyłka plecionka zaczyna przede wszystkim zamarzać. Bardzo trudno przede wszystkim znaleźć miejsca, ale taka końcówka roku jest idealnym czasem, żeby wybrać się na miętusa. Właśnie jak pogoda się psuje, jest to najlepszy moment. Starsi wędkarze właśnie mówią, gdy pada, wieje, jest zawierucha, jest to najlepszy moment na miętusy. A tak naprawdę chodzi o temperaturę wody. Gdy temperatura wody spada, dopiero właśnie miętusy się odpalają. Jest to najlepszy czas na tą tajemniczą rybę, która praktycznie bierze tylko w chłodnej wodzie. Gdy jest ciepło, całkowicie ta ryba, można powiedzieć, znika, nie żeruje, siedzi gdzieś w kamieniach, ale gdy jest zimno, naprawdę jest to najlepszy moment na miętusy. Tylko właśnie, jak sobie przypominamy o tych miętusach, już jest za późno na pozyskanie żywca. Bardzo właśnie trudno w taką pogodę, gdy woda jest skuta lodem albo po prostu jest zimno, jest ciężko o żywca. Ten narybek, małe rybki są pochowane w roślinach, w kamieniach i jest praktycznie bardzo trudno je zdobyć. I gdy sobie przypominamy o miętusach, nie mamy na co go łowić, ale z pomocą przychodzą nam sposoby naszych dziadków, naszych ojców. Oni łowili na matyjasy, wszelkiego rodzaju śledzie. Jest to bardzo fajna przynęta, można dostać prawie w każdym spożywczym sklepie i warto na to spróbować, bo można sobie na tym fajnie połowić. Przede wszystkim zapach tych śledzi fajnie się roznosi w wodzie. Jest to bardzo fajna przynęta na miętusa. Zakładamy sobie to na haczyk i zobaczymy, jak nam to się prezentuje. Śledź na miętusa. Zaczynamy! Co nam będzie potrzebne? No oczywiście gotowy przypon. Gotowe przypony na miętusa są obowiązkowe, bo najczęściej łowimy miętusy w złych warunkach, gdy jest zimno, ręce są zmarznięte, nawet po ciemku i wiązanie przyponów nad wodą w ogóle całkowicie odpada. To jest po prostu mega trudne zadanie i nie o to chodzi. Jak wiązać przypony na miętusa i zestawy? Robiłem już takie filmy, gdzieś tam podepnę w opisie. No i przede wszystkim nasza przynęta, czyli matyjasy, wszelkiego rodzaju śledzie. Czym mocniejszy zapach, tym lepiej. Bardzo fajnie się to wtedy roznosi w łowisku i na pewno miętusy to znajdą. I naprawdę tego trzeba bardzo małe kawałki i do tego najlepsze są nożyczki. I przygotowujemy sobie taką przynętę już w domu. Kroimy po prostu na małe plasterki, ponieważ wszelkiego rodzaju czynności na łowisku są bardzo trudne. Zobaczcie, jak to ładnie idzie. Dosłownie takie paski około centymetra. Zobaczcie, ile to ma oleju, tłuszczu w sobie. No to przepięknie pachnie. I teraz tak, zwróćcie uwagę, tutaj sobie nie bez powodu leży pudełko po pinkach, po białych robakach. To jest najlepszy sposób, żeby sobie zabrać takiego matyjasa na łowisko. Kroimy, wkładamy go do pudełka, zakręcamy i na łowisku mamy super przynętę. Nigdzie nie będzie nam to śmierdziało w samochodzie, nic się z tym nie stanie. Może nawet nie zamarznie, bo będziecie gdzieś mieli w kieszeni, a zawsze będziecie mieli przynętę pod ręką. Bardzo fajny sposób. I teraz haczyk. Na pewno widzicie, że tutaj ten haczyk jest, można powiedzieć, taki sam jak węgorzowy. On się charakteryzuje tym, że na trzonku ma zadziory. One pozwolą przytrzymać po prostu tego matyjasa. Bardzo fajny haczyk, duży, ale ten łuk kołolankowy nie jest zbyt głęboki, więc miętus na pewno sobie poradzi z wciągnięciem. Tutaj mam po prostu taką przegrubioną żyłkę, żeby była dobrze widoczna na filmie, ale żyłka typu 2-2,5 spokojnie na miętusy wystarczy, bo wiemy, te ryby nie są za duże, są śliczne, ale warto mieć trochę grubszą żyłkę, ponieważ najczęściej ta przynęta gdzieś będzie położona na kamieniach, bo miętusy najlepsze
właśnie gdzie jak są rozsypane główki, dół za główką, ale wszędzie tam, gdzie są kamienie. Miętusy lubią się chować w kamieniach, więc to są najlepsze miejsca, więc ta żyłka też grubsza, trochę większy haczyk i powinno być w porządku. Filmy co do budowy zestawu podepnę w opisie i bierzemy sobie naszego takiego Matyjasa i zakładam go od strony skóry, żeby po prostu lepiej się to przytrzymało. Cyk. Obracam. Jeszcze raz. I on już mi się tu bardzo fajnie trzyma. I teraz naciągam go jeszcze na trzonek, żeby wszedł za te zadziory. O, to mi się wyczepił. Ale mamy. W ten sposób. Mamy założonego Matyjasa na haczyku. Bardzo fajnie nam się to prezentuje. Ryba nie będzie miała problemu z zassaniem tego i grot mamy odsłonięty, żeby ta ryba nam się po prostu zapięła. Gdy tą grubą skórą zasłonimy grot, gdzieś nam się ten Matyjas obróci, to może ryba się nie wpiąć. Bardzo ważne jest to, żeby grot był odsłonięty. I to jest właśnie zawsze burza w internecie, czy to schować, czy to nie. Ja zawsze grot odsłaniam. Tak samo zobaczcie karpiarze. Najczęściej kulki są na włosie i w niczym to karpiom nie przeszkadza. Podobnie miętusom też nie będzie to przeszkadzało. Gdy ten trzonek jest długi, można to przekuć 2-3 razy, żeby może ten trochę trzonek ukryć, ale jak to sobie będzie tak leżało na dnie, to jest idealna przynęta na miętusa. No i przede wszystkim trudność pozyskania w chłodne dni małych rybek jest trudnym zadaniem, a to zawsze kupimy w sklepie. Takie coś kładziemy na dnie i to jest bardzo fajnie się sprawdzi, ale przede wszystkim tutaj drugą robotę, albo i pierwszą można powiedzieć, robi zapach. Zapach jest tak silny, że no to jest niesamowite, a gdy na przykład mamy mrożone rybki, to dodatkowo możemy tutaj włożyć do tych Matyjasów te rybki i te rybki też nam tym przejdą. Bardzo fajny sposób, żeby sobie poradzić na brak martwych rybek. Można kupić i wykorzystać Matyjasy i innego rodzaju śledzie. Ważne, żeby przekuć to przynajmniej z 2, nawet 3 razy, żeby nam się to gdzieś tam nie rozmywało i nie spadało z haczyka. Sposób na miętusa, Matyjasy. Spróbujcie i pochwalcie się w komentarzu, na co wy łowicie miętusy. Siemanko, cześć!